Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 33 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. Nagram sobie już chyba ostatni odcinek zapasowy, bo już mam chyba 4 odcinki, może nawet już 5 odcinków zapasowych. No chyba będzie nawet, tak, 5 odcinków zapasowych. No widzicie, poświęciłem się dla was i się poświęcam, żeby coś nagrać w końcu, bo przecież wyjeżdżam w piątek na 3 dni. Nie będzie mnie, a odcinki już i tak będą wysłane na zaplanowanym, więc będziecie mieli naprawdę co oglądać. Chyba że was Rizen w ogóle nie interesuje, to już nie mój problem, tak naprawdę. Myśmy tu w ogóle byli. To miejsce wygląda mi takie nieznajome jeszcze. Ale nie, musieliśmy tu być w takim razie, tak. To miejsce... No dokładnie. Ty, ktoś tu żyje? Lul, nie widziałem tu jeszcze tego typa. Ale go sprawdzimy. Dlaczego by nie? What happened here? Death came for them. The bastard. Those damned shadows. Attacking innocent farmers. Nie, patrz. Tell me more about the attack. There isn't much more to tell. Judging from the tracks, a fairly large beast was on the rampage here. Must have surprised them in their sleep, the cowardly swine. They had no chance. No trudno. What do you know about the farm here? Farmer Wolfson used to live here with his family, but there's nothing left of them now. Only the maid, Iona, managed to escape. I haven't had a chance to check on her yet. I had to bury the corpses first. I found Iona. Good. Take her to the tavern. I'll stay here and cover your back. And make sure that nobody follows your tracks. Report to me when you're safe. Dobra. No to idziemy. W końcu. Mam nadzieję, że już nie będziemy musieli już oczyszczać tego miejsca, bo już chyba zostało wystarczająco oczyszczone. A, jeszcze gobliny. Ale wrzeszczą. What are you waiting for? There's always someone stronger. That's just the way it is. Dobra, ciszej tam. A więc tutaj gobliny sobie tak wrzeszczały. Teraz znajdę tą misję. I będziemy mieli jakby taki GPS odpalony w tym wszystkim. I'm not going there. Dobra, dobra. Kobieto. I'm back. Spokojnie. Nie chcę cię zabić. Nie żeby coś. There's no end to these foul creatures. I to jeszcze mam pobijać. Nie, kurde, platfusie. Nie chcesz poczekać? Aha, to tylko sobie wybijemy nieco złotych kryształów. Znaczy złotych, złoża. Przepraszam. Dobra. I to tyle. O, taka mini jaskinia. Ja bym poszedł do tego zielonego ognia. Ciekaw bym był, co się stanie. Jak to wygląda. Ale pali dziwnie. O, Nefryt się nawet tu znajduje. To super. Aha, nie wejdziemy po prostu tak. Szkoda. Dobra. No to wycofujemy się w takim razie już stąd. Nic nas już tutaj nie trzyma tak naprawdę. Tylko teraz do tawerny. Tam to wszystko już jest przeszukane, spenetrowane. To nie ta droga? Dziwne. Myślałem, że nie chcesz wrócić do tawerny. Więc mi nie drzyj pizdy, że to nie tu.
Jak tu? Dobra, a coś tu było? Nie, zdawało mi się. Dobra, dobrze idziemy. Się już wracamy tam, gdzie powinniśmy właściwie iść. No, no to już zaraz będziemy w tej tawernie. W końcu odpoczniemy od bujek, wojen i tym podobnych rzeczy i się... The odor of slaughtered cattle hangs in the air. It can't be much further. Dobra, nie płacz. We always got our sausages from the slaughterhouse when we had something to celebrate. Mm-hmm. Now there's just one ceremony. A funeral. Kurde, szkoda. Hey! Siema. What's the situation? The lads are on their way fighting the shadows. I'm holding fort. If you've come to join us, go see Eldric. Yeah, I'll join you. So, you also followed the green fire. We all felt the calling, but it isn't enough. The druid will show you what's needed. If you want to show me what you're capable of, then come on the night watch. Okay. Why must a demon hunter hold Nightwatch? I prefer to give the beast at the front hell. You can bet on that. But if you don't know how to secure the flanks, you can be wiped out in no time. You should also bear in mind that we need to keep an eye on the civilians. Without them, nobody will supply us with provisions. Mm-hmm. I'll keep you company during the Nightwatch. Good. Get yourself ready, then we can set off. How strong are the demon hunters? Not enough to make a victory a foregone conclusion, but enough to oppose the shadows. And only one thing is important before death catches up with us. Stand your ground and fight. I'd never have made it here without you. Nonsense. But you need some rest first. Thank you, stranger. Please inform the demon hunter Fenn that I'm all right now. He's always been a true friend of our farm. I don't want him to worry. Aha. No to może jeszcze to zrobimy. Raport dla Fena. Dobra, to wiem, gdzie jest Fen. To sobie to teraz jeszcze zrobimy. Żeby się chłopak nie martwił. Nie byłem pewny, że ja to wybiłem. Dobra, trzeba zrobić porządki w takim razie. Żeby już więcej mi tego gówna nie pełzało się. Dobra. Gdzie ten Fen? Jeśli można też wiedzieć. Aha, czyli dobrze idziemy. To nie ma tu powodu do nerwówek. Okej, teraz dobrze idziemy. Lol, przecież ja to wybijałem. Dziwne. Mam jakieś déjà vu? Czy co? Zaraz to sprawdzimy. No, no dziwnie. Że ja byłem pewny, że to wszystko już wyryżnąłem. Dziwne. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz do tego Fena idziemy. Czyli musimy dwa razy zapieprzać. Co tego nie lubię, szczerze mówiąc. Dobra, ale już jesteśmy, to nie ma obaw żadnych. Gdzie on to jest? Pewnie w tym domku już. No, siedzi tam. Nie, pije wodę, jak miło. You don't need to worry about Iona anymore. She's safe. Good. I don't have much to give you for your service, but please, take this. I found it at the farm, and its previous owners don't need it any longer. There's nothing left for me to do here. I'll return to the Citadel and meditate. Okay. Mhm. No, spoko. To wracamy już tam, gdzie powinniśmy. Jakie jeszcze mamy zadania? Ten list od Harego, czy do Harego, do Kili musielibyśmy popłynąć, ale szczerze mówiąc nie chcę tego robić.
bo jeszcze nie jest ten czas. There's no end to these foul creatures. That was brutal. Dobra. Teraz myślę, że stąd uciekniemy bez problemu, ale dziwne, że się tu respią jeszcze te stworzenia. To jest najgorsze. Kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich płonących główien. Ciekawe, co one symbolizują w takim razie. Skoro one tak sobie beztrosko płoną. Coś muszą znaczyć w takim razie. Inaczej by to nie miało znaczenia dla nas. A odpalę sobie jeszcze taki wzrok orła. Żartuję oczywiście. Coś mamy? Aha. Tu też można wyjść. To fajnie. Dobra, może przejdziemy się na tą nocną wartę. I'm ready. Let's go on night watch. Not now. We're leaving at night. You get a few hours sleep. I'll be here. Dobra, spoko. My tylko pójdziemy przespać. Tylko gdzie to dokładnie? Gdzie wy macie tą tawernę? Całą. Jakaś laska jedna, tu druga. Nieźle. Hey, you! What are you doing wandering about here? You'll probably want to go to the tavern. Wasn't planning on it. Of course you were. You didn't come all this way just to bugger off again. I won't let you take the piss out of me, boy. 100 gold and you can be on your way. 100 gold. Fair enough. Well, well, anyone who gives in that quickly must have more in their purse. And if you've got more, you'll have to pay more. 200 gold, or I'll have you bite the dust. Hmm. I'm off. Here you go. Why didn't you do that in the first place, shrimp? Now get your arse out of my sight. Wolałbym go sprać, ale... Szkoda mi miecza. Indryko. Mik. Kisko. A można tu się przespać jakoś? Iona, Travis. O, sporo postaci tu jest. Kramer. A jakieś łóżko? Get away! Już no! Go on, beat it! Kurde, chcę się tego przespać, ludzie. Tacy nerwowi jesteście. Współczuję wam trochę. A jakieś łóżka macie tu? Nie, nie, no nie gadajcie, że nic tu nie ma. Nie, to nie. I don't know anything about distilling liquor. To mało wiesz. Ale... Nie martw się. Nie każdego obchodzi alchemia. How long have you been the gold collector? Ever since the shadows made the area here unsafe. Everyone here drowns their worries in alcohol. And then I steal their gold. Have you ever done an honest job? Where I come from, fleecing losers is an honest job. So keep your advice for someone else. Do you want to earn something? Of course. What are you suggesting? Hmm. Nożownik. Nie. O! Teraz... Ale małpa może stać się wprawnym... Ty, to się przyda. Do tego questa, owszem.
I'm really not that good. O kurde. To kiepsko. 40 wpływu musimy mieć. Czekaj. O, wpływy. Gdzie to jest? Aha, tu. O, akurat. Pewnie. Jeszcze może damy wytrzymałość. Pewnie też można dać. I teraz można się nauczyć. The demon hunters really don't like what you're up to here. Well, so what? Just because a few peasants pester you, they don't unleash the dogs. After all, they can't deal with every piece of crap. You should help people instead of beating them up. And you should shut your mouth, because nobody wants to listen to your sermons. If you want to help people, be my guest. But don't talk too much, okay? Do you... Dobra. O, gdzie ten skill? Show me how to train a monkey. Give me gold and I'll... Dobra. No i o to nam chodziło. To przy okazji, jak popłyniemy do tej kili, to może ogarniemy tą sprawę z tym świrem. Dobra, nie będziemy tu okradać, ale chciałem się pójść przespać. O, są łóżka. Rzeczy samej. Ale chciałem się tylko przespać. To na co macie tą tawernę, w której nie można się przespać? Nie róbcie sobie jaj. Do północy. I zrobimy tego questa. Jeszcze tu zamknięte. Tu do ograbienia. Szkoda, że facet to widział. Jeszcze ktoś jest? Zdziwiony jestem. Dobra. Did I just hear yeah, something? Get lost. Shut the fuck up. Pijacz. Dobra, teraz tak, chciałem no, tą nocną wartę w końcu zrobić. I'm ready. Let's go on night watch. Let's go. We'll have to scout the area. Follow me. Back in the day, the Dark Warriors were the ones who fought the Titans. Now that the Shadows are trying to take over the world, we are continuing their fight. Czekaj. Aha, okej, można iść. I kurde, tak wolno będziemy chodzić? Żartujesz sobie? Aha, fajnie, gdzieś ty się Edward podziewał. Come on, let's keep going. Dobra, idziemy. A to aż tak wolno musimy chodzić? Nie dałoby się przyspieszyć? Nothing out of the ordinary. Let's take a look near the river. Get a move on. Gotcha. Eldric was the one who lit the green fires, the signs of the gathering. He's also the one who can invoke the knowledge of the Dark Warriors in us. Rune magic. That's right. No co ty nie powiesz? Good. Everything's fine here too. Wait. What? Shh. Damn shadow creature. Where there's one, others will be close. Come. Careful. O kurde.
się nagle pojawił. I call that beast nil. Hero one. Ja mu dam. Dobra, prowadź. Let's move on. No, to teraz się będzie ciekawie działo z tym człowieczkiem. There's no end to these foul creatures. O kurde. Ale z tym to wolałbym nie mieć do czynienia. O kurde, super, super. Oż ty w życiu. Bijcie mi to. Dobra. Dzięki. Luju. Co by mnie znowu zabiło. Znaczy jeszcze nie zginąłem do tej pory i to jest naprawdę dobrze. Tylko no nie chcę zginąć, o to chodzi. Can we carry on now? No idziemy do cholery. Nie płacz. Come on, let's keep going. Shadow minions. Those creatures just keep showing up. Then we'll just keep on killing them. Let's move on. Down there, the shadows are patrolling the area. They're trying to weaken us bit by bit. But I'll be damned if I'll let them. To i tak nam gówno pomaga. Takie oświetlenie. Careful! O, ścierwo jadę. That last. No, prowadź, prowadź, Mason. All right, finished. Back to the tavern. Aha. Ale prosty quest. Trudniejszego nie było. All right, here we are. You're still alive and haven't run off. I'll give you 100 gold extra. I've got to return to the Citadel. Then who's going to protect the tavern? Travis will guard it. It's time we plan what to do next. Ask him for a drink, and then get some sleep. Uh-huh. Okay. What a disgrace. It's a cesspool for drunks. We'll drink to that. Sometimes I wonder why I'm with you. Yeah, watch. Ha! Customers! If you're looking for somewhere to sleep, have any questions, or just want to relax, you've certainly come to the right place. Unless you're looking for trouble. I'm just passing through. Excellent. I knew all along you were clever. But tell me, how can I help you? Can you handle a weapon? Yes. But that's no good to you. I have to run my tavern. The rum must keep flowing. That's what I always say. Hmm. What will one night cost me? If you can hold your liquor, nothing. There's no problem in that department. Not so fast. Anyone can talk big. First, you'll have to prove that you're a hard drinker. And you'll be hard-pressed to drink me under the table so easily. You're no match for me. Well, well, you're certainly sure of yourself. Let's see if you've got what it takes to beat me. But I'd like to give you the chance to make a fool of yourself. Just talk to me when you see me enjoying a beverage in the evening. And then we'll see if you're as good a drinker as you claim to be. And if not, you'll have to pay, just like the others. When can we have a drinking competition? You weren't listening, were you? I have a drink every evening. If I'm holding a bottle, then I'm ready. I'll bear that in mind. I hope so. How about a drinking contest? Finally a challenger. If you win, you can live in the back room free. Okay. If you lose, you'll pay for your lodgings like everybody else. Let's go!
O kurde. Off we go. Bloody hell. I'm the best. Co? Chyba nie. Ha, that was a pathetic display. But like I said, for a few gold, I'll let you sleep here for the night anyway. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. You should buy a round. Anyone who fights the shadows deserves a good drink. Then drink with me. Cheers. Super. Jak Wiedźminie. You know these parts, do you? What do you want to know? What can you tell me about Mason? Mason is a man not to be trifled with. He's a real tough guy and highly respected among the demon hunters. When he's here, nobody dares bilk the innkeeper. But, and you didn't hear this from me, he's tough on the outside, but soft on the inside. Mm-hmm. What can you tell me about Kalidor? Kalidor is more than just home to the demon hunters. Kalidor consists mostly of rocks, forests, and ruins. Got a special climate here. Doesn't suit everyone. I guess the natives wouldn't be happy here. Mm-hmm. Check out. Tell me about the ruins. Well, they've been around forever, and I don't know who built them. The only ruin still lived in, apart from the tavern, is the old citadel. The demon hunters made their quarters there. I don't even want to know what's living in the other ruins. Probably quite a few secrets and dangers lurking under all the moss. Hmm. What's your take on the demon hunters? They're a bold lot, but they always pay the tab. They're led by a druid. The old beard's name is Eldrick, but I don't see him much. I get on with them quite well. If it weren't for them, who knows whether any houses would still be standing around here. Tell me more about Eldrick. Well, you never see him here. You're more likely to find him in the citadel. I heard he used to be quite a good-natured guy once. But Kalidor seems to have changed him. Seems like the old geezer doesn't shy away from risk these days. Dobra. Show me. Co tam jeszcze masz dla mnie? Same gówno. Okej. Spoko. To idziemy spać. I'm tired. Give me a bed to sleep in. Alright, find yourself a bed in the back room and lie down. Does it matter which one? Well, just try to take one that isn't already occupied. Well, obviously. Dobra. Idziemy się kłaść i kończymy odcinek. No to już można się żegnać, bo w sumie więcej odcinków już nie nagram w tym tygodniu. Dzięki wielkie za obejrzenie 30. tam bodajże chyba już nawet 3. odcinka z Rizena 3 Władcy Tytanów, jakaś księga. There were only a few Tufas in the village when the black cat attacked us. One died fighting it. The strongest took its paw and gave it to his descendants. Interesting. Aha, ale to może już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, yo.